Stosownie do artykułu 37 ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik zobowiązany jest zgłaszać do kasy w terminie 14 dni osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować KRUS o wszelkich okolicznościach i zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym przepisem rolnik ma obowiązek powiadomić najbliższą mu jednostkę organizacyjną KRUS o podjęciu pracy sezonowej za granicą. W tym celu powinien dostarczyć dokument potwierdzający wykonywanie takiej pracy, na przykład kopię umowy zawartej z zagranicznym pracodawcą. W przypadku podjęcia przez rolnika pracy sezonowej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ubezpieczenie tego rolnika w KRUS ustanie w oparciu o przepisy wspólnotowe z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Są one bowiem nadrzędne nad przepisami ustawodawstwa krajowego. Wówczas ustalenie ubezpieczenia społecznego właściwego państwa wobec takiego rolnika nastąpi na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku.